łapie. Nie, ryba siedzi. To się nie liczy. Jeszcze jeden. No i siemaneczko wszystkim. Jest taka mała prośba. Jak już ta zima trochę nam odpuściła, nie ma śniegu i lodu, to nie marnujmy czasu na siedzenie na kanapie. Tylko ruszmy trochę dupy i śmigajmy na chwilę nad wodę. Ja dzisiaj nie na ryby, ja na testy. Wziąłem się ostatnio za własnej roboty obrotówki. I uwaga, ta chyba odpala. A co któraś nie odpala? Jak to? Rzucę sobie zaraz drugi. Niestety wieje, więc ciężko będzie mi opanować tutaj jakikolwiek opad. Ale leci w dół. Oj, leci w dół. Pracuję jak najbardziej. Jak najbardziej pracuję. Coś tu chyba mam gdzieś, jakiś pętołek. Zaraz się wkurzę, jak wyjdzie na to, że będę musiał wiązać świeży przypon przez to. Zmarnować kilka metrów plecionki. Jest, 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 jest pętołek. Skąd on się tu kurna wziął? Zerwiesz? Nie. Nie zerwał. Dobrze. Ale dobra, pierwsza obrotówka. Jedna nie działa, druga działa. To może być kwestia listka. Tego się też dowiemy. Ja sobie wybiorę zaraz pośród tych moich blaszek. Tych, które działają oczywiście. Pięknie. Działa. Muszę sobie teraz to posegregować. Dobra, działa. Dwa rzuty odbyła. Jak najbardziej działa. Czyli tamta nie działa, a ta działa. Zarąbiście. Dobra, to tu zrobię działające. Teraz zobaczmy te. Pojedynczy. Chwościk jest, pojedyncza. Taka cięższa dosyć, większa, bardziej szczupakowa. Pracuje, pracuje. Jest duża, jest ciężka. Zobaczmy, jak poleci.
taka, bardziej bym powiedział, blacha szczupakowa, jest dosyć spora, także pozwolę jej na opad. Nie spodziewam się tu ryb w toni. Inaczej w ogóle się nie spodziewam, bym powiedział. Podbijemy. Miejmy nadzieję bez zaczepów. No jest ciężka ta blacha. Jak już tak uginę szczytówkę, to znaczy, że jest tam coś na niej. Pięknie. Najważniejsze, że działa. I łapie. Patyki. Ja pierdzielę. Test zaliczony. Kolejna. Zaczniemy sobie segregować. Działające, niedziałające. A ja później będę wiedział w chacie, co robić. Istnieje taka teoria. Ostatnio jeden pan mi podpowiedział pod moim filmem. Co tak się dziwnie odwijało? Pod jednym filmem mi podpowiedział, że jak widzi, że ole, tu mamy, u panie, splątało się. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jebło. Wszystko po robocie. Jeszcze coś podczepiłem. Nie! Ryba siedzi! Kurwa! A ja na zerwanej plecionce. No akcja życia. I jeszcze pewnie szczupak. I to na moją własną obrotówkę, a więc jak ja to wyciągnę, to będzie taniec zwycięstwa. Co to jest? Ja pierdzielę, ja chcę to chociaż zobaczyć. Szczupak. Na zerwanej plecionce. Chodź tu. I właśnie w te krzoki. Ale akcja. Wlazł w krzaki, ale ja cię wyciągnę, gnoju. I to chyba podczepione. Nieważne. Ja pierdolę. A patrzcie to, mam zerwaną plecionkę. Ja pierdzielę. I na własną obrotówkę, proszę państwa. To prosi o taniec zwycięstwa. Chodź tu. Nieduży, bo nieduży. Naprawdę w sumie mały.
w pewnym sensie podczepiony, no ale na zerwanej plecionce, no to się po prostu nie dzieje. No po prostu kurwa, no nie! Nie ma to jak hol szczupaka na zerwanej plecionce. I na własną przynętę. No słuchajcie, mały jest. Mały, wiem, 53 centymetry. Ale nie męczę go. Lekko podczepiony. Niech będzie, że nie zaliczony, ale... ale był. Ha, ha. Na szybko wam powiem, o co chodziło teraz z tym takim naciąganiem tej plecionki, żeby nie było, że jestem skończonym idiotą. Generalnie najlepiej by było wziąć to, ściągnąć przynętę, wyciągnąć tą plecionkę, jakoś to rozplątać, ale szkoda mi zazwyczaj na to czasu. I w większości przypadków kończę to właśnie w taki sposób, że wezmę, złapię za jeden koniec, za drugi koniec, pociągnę i w wielu przypadkach, naprawdę wielu, weźmie się to, rozciągnie, rozplączę samo. No, a w pozostałych przypadkach, no to się kończy tak, jak się skończyło, że zerwałem. A tu taka akcja, że w międzyczasie uderzył w tą blachę szczupak. A ja na zerwanej plecionce bez kołowrotka. Ale najfajniejsze, co w tym wszystkim było, mimo wszystko, dla mnie przynajmniej, to to, że złapałem go na obrotówkę, którą zrobiłem samemu. A few moments later. Dobra, Hunter, dawaj. Ty nigdy nie zawodziłeś. Nigdy nie zawodziłeś. Co prawda tak samo, jeżeli chodzi o szczupaki, jak i o konia. Ale szczupaków dzisiaj nie. Proszę, bez szczupaków. Jeden okoń. Ale bez jaj. Jeden okoń, ale bez ja. To się nie liczy. Jeszcze jeden. Chodź tu, kupcze. Ale nawet taki fajny. 25. Spokojnie, 25. O, żeś się naczapiżył. O, czyste zło. Leć. No i niech teraz mi ktoś powie, że nie było warto ruszyć dupy z kanapy na takie 3 godzinki, żeby obejść takie małe jeziorko dookoła i rypnąć sobie szczupaczka bez kołowrotka. A przy okazji wytestowałem swoje blaszki, które zacząłem robić samemu. Zobaczymy, co będą robić wiosną, a więc nara i do następnego.